Dzień dobry, jak zawsze mam wielką radość i przyjemność w imieniu uczniów Szkoły z Charakterem przywitać pana Czesława Bieleckiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana dyrektora i liderem szkoły. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem Rzeczpospolitej z 24 marca tekst pański Granice Wolności Europy. Od powstania tego tekstu minęło już parę dni. Czy ten zakres... Ale mam nadzieję, że się nie zdezaktualizował. No nie, no właśnie, to jest pytanie... Niestety się nie zdezaktualizował, bo Rosja jeszcze nie przegrała. No ale właśnie to jest pytanie pod tytuł tego artykułu, czy na Zachodzie weźmie górę solidarność czy kumptatorstwo, dołącza pan. I tu jest pytanie, bo w materiale dostępnym dla naszych uczniów na stronie internetowej Rzeczypospolitej jest podpisane jako materiał prasowy. Czy rysunek nawiązujący Solidarni dla Wolności w oparciu o Polskę, napisany w języku angielskim, jest rysunkiem pańskiego autorstwa? Tak, tak. To jest proponowane przeze mnie... Logo. Przepraszam, logotyp w podwójnym znaczeniu tego słowa, czyli i znak graficzny, i hasło dla Polski. Wymyśliłem to 2 lata temu, ale jakoś nie znalazła się okazja, żeby móc to spopularyzować. To jest flaga Polski. Można w tym wypadku, bo złożyłem pod nią kolory flagi ukraińskiej, ale jeżeli narysujemy to samo logo czerwoną farbą, to będzie to Polska, Poland, może być to napisane po arabsku, chińsku i hebrajsku. I chorągiewka ma hasło wpisane w dolnej części flagi, czyli po prostu jest to biel, a napis Solidarność dla Wolności tworzy tę czerwoną część flagi. Czyli krótko mówiąc, jest to Polska i Solidarność dla Wolności jako hasło na sztandarność. No i hasło to stało się nagle bardzo na czasie i dlatego postanowiłem to opublikować. No i cały artykuł pozostaje na czasie i z racji na upływ czasu od jego powstania, to jest moje pytanie. Czy obserwując ostatnie 3 tygodnie od napisania tego tekstu, zakres Solidarności był większy, czy większy była, dominowała postawa kumptatorstwa, takiego wyczekiwania? No mnie się wydaje, że Niemcy się, jak to mówi młodzieżowy dzisiejszy język, ogarnęły jakoś. To znaczy zrozumiały, że mają swoją rolę w Europie i na pewno nie jest to duch paktu Rapallo. Przypomnę, to był pakt, który Niemcy po przegranej I wojnie światowej, tajny pakt, który podpisały z Rosją Sowiecką, w której wzajemnie świadczyli te usługi. No teraz się okazało nagle, że Niemcy, dzisiejsza Republika Federalna Niemiec, sprzedała Federacji Rosyjskiej centrum symulowania walki. Czyli oni dostali nagle po prostu software i hardware do tego, żeby ćwiczyć, jak dokonywać podbojów. No więc Niemcy się wycofały ze swoich Nord Streamów i ze swojej współpracy z Rosją kosztem całej Europy. Natomiast Francja się nie obudziła w pierwszej turze wyborów, czeka nas druga w ten weekend. Większość Francuzów, większość, nazwijmy to, statystyczno-demograficzna czy statystyczno-demokratyczna, po prostu większość Francuzów opowiedziała się za kandydatami, którzy byli po prostu prorosyjscy. Czyli jak głosił stary dowcip ze stanu wojennego, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, powiedzieli sobie dwaj żołnierze sowieccy w Afganistanie. Więc wszędzie dobrze, gdzie Rosja nie ma. No i okazało się nagle, że obóz rządzący Polską, który oczywiście jak każdy obóz rządzący popełniał pewne błędy, w tej dziedzinie akurat w odróżnieniu od dzisiejszej opozycji miał więcej niż 100% racji. To znaczy Rosja tworzy stałe zagrożenie dla Europy, bo jest krajem po prostu wielowiekowego, już nie mówiąc o ostatnim stuleciu imperializmu. To znaczy nie umie rozwiązywać własnych problemów społecznych, ekonomicznych, narodowościowych. Natomiast jej autokratyzm, jej dyktatura, jej satrapia chce podbijać inne kraje. Czy to jest Białoruś, czy to jest Ukraina, czy to jest Gruzja. No i mój artykuł dotyczy tego, jak chcemy się z tym konfrontować. No ale może czekam na pytania. No bo w tym tekście pojawia się takie stare porzekadło, pies gryzie tego, kto się boi.
czy strach Europy w stosunku do Rosji w okresie trwania tego konfliktu, ale także tego czasu napiętego poprzedzającego konflikt, kiedy już dane wywiadowcze mówiły i zostały upublicznione, że Rosja przygotowuje się do takiej frontalnej ofensywy. Czy ten zakres strachu w opinii pana maleje, czy wzrasta? I odwołując się do pańskiego doświadczenia publicystycznego, dziennikarskiego, właśnie z takiej sytuacji podobnej dla tej imperialnej Rosji z czasów, kiedy dominowała nad blokiem państw komunistycznych, kiedy rozpoczęła konflikt w Afganistanie. Czy Rosji starczy siły tej dzisiejszej putinowskiej na to, żeby gryźć świat jeszcze długo? Mi się wydaje, że Rosja już przegrała tę rozgrywkę. Jest pytanie, ile bólu ofiar będzie to kosztować naród ukraiński, ile nas będzie kosztować też nas, Polaków, i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej będzie kosztować dojście wyrzeczeń. Ale moim zdaniem Rosja się przeliczyła. Rosja liczyła, że zrobi blitzkrieg, że to będzie wojna błyskawiczna, że ich ulubiony oligarcha, któryś z ulubionych Putina, zostanie po prostu osadzony jako marionetkowy rząd na Ukrainie i nie będzie już Janukowicz, a będzie to jakiś Ksowicz. No okazało się, że nie tylko, że przebywał on w areszcie domowym na Ukrainie, ale został po prostu aresztowany. Nie udało mu się też uciec do Rosji. Więc można powiedzieć, że Rosja przegrała, dlatego że nie udało jej się zdobyć Kijowa. Ugrzęzła nie tylko w błocie ukraińskim, ale ugrzęzła też w własnych niemożnościach. Ukraińcy bronią się wspaniale po prostu. Wykazują się przy tym niesłychaną inteligencją, umiejętnością współpracy z wywiadem, bo jest, prawda, tajemnicą policzyna, że ten wywiad satelitarny amerykański wspomaga, ale też naprawdę swoją determinacją wymusili niejako na zachodzie Europy, bo na nas nie musieli wymuszać, żeby przełamać to kultatorstwo. Pisałem 3 tygodnie temu. Pierwszy się mówiło, że będzie się dostarczać broń defensywną, prawda? Niemcy mieli wątpliwości, czy mogą dostarczać hełmy lub kamizelki na początku, a teraz już nikt o tym nie mówi. Teraz już wiadomo, że dostają części do samolotu, wozy pancerne, prawda? Czołgi, samoloty wreszcie. Teraz już nikt nie mówi skąd, dokąd, jak, tylko jest oczywiste, że trzeba ich wspomagać jak tylko się da. Trudno i nie zamierzam szkicować tutaj jakiegoś powojennego krajobrazu, ani linii granicznych. Ja w moim artykule apeluję o to, żeby poszerzyć Rosji pole konfrontacji, żeby nie myśleli, że mogą rozrabiać w Mołdawii, w Naddniestrzu, dalej cieszyć się okupacją Wysp Kuryckich, które zabrali Japonii. No krótko mówiąc, że mogą bez końca wszystkich straszyć i moim zdaniem Europa się obudziła. Jesteśmy o krok od przystąpienia neutralnej Szwecji i kraju takiego jak Finlandia do NATO, co zasadniczo zupełnie zmienia sytuację geopolityczną w basenie Morza Bałtyckiego. I Szwedzi, i Finowie nagle są świadomi, że na przykład Rosjanie mogą zrobić blitzkrieg, opanować Gotlandię i panować po prostu nad cieśninami duńskimi. I uświadomili sobie nagle, że już po prostu skończyły się żarty. Więc moim zdaniem Zachód się budzi, natomiast otwiera się przed Polską zupełnie nowa historyczna perspektywa. Po pierwsze, ta solidarność polsko-ukraińska stworzyła jakiś nowy kamień milowy. Przedtem mówiło się o Wołyniu, o kontratakach polskiego podziemia za rzeź pomorską. No, wspominało się wszystkie najgorsze czasy prześladowania cerkwi unickich w czasie II Rzeczypospolitej. No, krótko mówiąc, deportacji Łemków z Bieszczad w czasie, kiedy rząd Polski Ludowej po wojnie walczył tam z ukraińską powstańczą armią. No, padały różne hasła. Nagle okazało się, że Ukraińcy zaczynają porządkować polskie cmentarze na Wołyniu, że
że nagle wszyscy rozumieją po obu stronach tej granicy, że jesteśmy razem, że jesteśmy zagrożeni i że stoimy przed fantastyczną zupełnie szansą, którą ja zarysowuję w moim artykule, która jest po prostu pewnym geopolitycznym i po prostu jakąś geopolityczną, zupełnie nową sytuacją w dziedzinie bezpieczeństwa naszego regionu. Przecież my i Ukraina to jest już 80 milionów. Jeżeli jeszcze pomyślimy, że Białoruś nie wykonała tego kroku w przepaść, nie zaatakowała Ukrainy. Rosjanie oczywiście tam panoszą. Rosjanie podtrzymywali Łukaszenkę, no ale Łukaszenko i jego armia nie zaatakowały Ukrainy. No jeżeli pomyślimy o tym właśnie, jak inne jest nagle widzenie Szwecji i Finlandii, to jesteśmy nagle w sytuacji, w której Rosjanie bez Ukrainy, której, a jeżeli jeszcze byśmy policzyli bez Białorusi, jeżeli uda się ocalić tak większą czy mniejszą, ale jednak niepodległość Białorusi, no to po prostu to oznacza, że Ukraina, Litwa, Białoruś, Polska to jest 100 milionów. Rosjanie etniczni w ramach Federacji Rosyjskiej to jest 111 milionów. No i Turcja to jest bodaj 90 milionów. Turcja uzyskała zupełnie nową sytuację na Morzu Czarnym. Zamknęła ciśnienie. Myśli nawet o przekopie własnego kanału na swoim terytorium. No i wszystkim to fantastyczne zupełnie zwycięstwo Ukraińców, że zatopili nomen omen krążownik Moskwa. Więc zrobili to między innymi dzięki zmyleniu uwagi obrony lotniczej tego krążownika przez turecki dron. Więc to wszystko to są jakieś zupełnie nowe fakty. Chińczycy zaczęli na nowo spatrzeć na swoje zakusy imperialne, na prawda, podbicie Tajwanu, który uważają za integralną część Chin. Teraz się zastanawiają, że nie jest tak łatwo, nawet mając ogromną przewagę, nie jest tak łatwo bliskich, jeżeli druga strona po prostu w inteligentny sposób, patrząc w niebezpieczeństwo prosto w twarz, przygotowuje się do obrony. Więc to jest zupełnie nowy krajobraz i krajobraz pozytywny w przyszłości i bardzo dramatyczny w tej chwili, ale nie tragiczny, dlatego że nic nie wskazuje na to, że Rosji uda się pokonać Ukrainę. To może być długa, krwawa walka, wyniszczenie, ale to na pewno nie jest podbicie Ukrainy. Poruszył pan w swojej wypowiedzi ten czynnik demograficzny. Rosja jest w poważnej zapaści demograficznej. Turcja, która, tak jak pan wspomniał, w basenie Morza Czarnego staje się nowym, bardzo silnym graczem. Akurat ten czynnik demograficzny, demograficznego wzrostu ma bardzo wysoki. No i wspomniał pan o tym... W swoim czasie z tego powodu Unia Europejska bardzo się obawiała wejścia do Unii kraju muzułmańskiego, tyle że wtedy to był kraj muzułmański znacznie bardziej moderujący rolę religii w życiu państwowym. Teraz jest inaczej oczywiście, ale wtedy, kiedy Turcja aplikowała do Unii Europejskiej, to była rządzona przez rządy świeckie. No ale wróćmy do zasadniczego wątku, proszę bardzo. W pańskiej wypowiedzi pojawia się ten, i w artykule pojawia się też ten element, który mnie bardzo zaciekawił, związany z, i w pańskiej wypowiedzi ten duch Jerzego Giedroycia, relacji Polski czy Warszawy z Kijowem do Warszawy z Mińskiem jest bardzo widoczny i pan wyraził takie marzenie w jednym zdaniu w swoim artykule i w tej wypowiedzi się pojawia, że Łukaszenko nie dał się wepchnąć w wojnę przeciwko Ukrainie i że Łukaszenko, może jego kariera polityczna potoczyć się inaczej niż Janukowycza, że nie będzie musiał szukać emerytury w Rosji, tylko może zrobić taki wariant polityczny, który pan nazwał takim gambitem trochę a la Jaruzelski. Czy jest szansa na to, że Łukaszenko, który trochę, można powiedzieć, zagrał na nosie Putinowi, że z jednej strony mówił tak, że
oczywiście on tu będzie cały czas Rosję popierał, a jednak nie zaangażował się w wojnę, że się wybije na większą niezależność i czy Europa jest mu w stanie w tym pomóc? Mi się wydaje, ponieważ rozmawiamy z ludźmi młodymi, którzy zaczynają być świadkami historii, a jeszcze nie są w niej aktywnymi uczestnikami, to chciałbym wam powiedzieć taką rzecz, że po pierwsze, jak kiedyś napisał wielki angielsko-polski pisarz Joseph Conrad, trzeba skakać na głęboką wodę. W płytkiej wodzie można się w błocie utopić znacznie szybciej niż w głębokiej wodzie. Czyli trzeba umieć marzyć, ale trzeba kalkulować interesy. Nieprzypadkowo ja tutaj mówię porównuję ludność, czy porównuję potencjał. Czyli jeżeli pomyślimy, że potencjał gospodarczy Rosji, Federacji Rosyjskiej, to jest 1/8 gospodarki Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone są tylko najsilniejszym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, ale one jako kraj, to jest po prostu kraj 8-krotnie silniejszy, no to jest po prostu, jak każdy, nieprzypadkowo mu się Putler, nawiązując do Hitlera, moment, w którym Hitler ruszył na Rosję i na Anglię, i na Amerykę, no był momentem końca. No to się, takie rzeczy nie wychodzą, takie rzeczy się nie udają. Można oczywiście straszyć bronią jądrową, można być wariatem lub udawać wariata. W tym wypadku mamy rodzaj chłodnego kagibisty, który coś kalkuluje. Są różne na ten temat dociekania, czy ma poważne kłopoty zdrowotne, czy to jest tylko hipochondria, czy też to jest wiek i uważa, że to jest ostatni moment, kiedy można zrobić ten skok na geopolityczną kasę. Nieważne. Istotne jest to, że jako młodzi ludzie powinniście patrzeć i widzieć świat przez pewne stałe interesy, które mają wielkie mocarstwa szczególnie. I przez projekcję siły, czyli przez zastanawianie się, w jaki sposób nasz kraj, Polska, przez umiejętną współpracę regionalną, przez umiejętność absorpcji i współdziałania z innymi grupami etnicznymi, przez współżycie, przyjaźń, tolerancję, może budować własną siłę. I nie warto tylko spekulować, co będzie jutro pojutrze. Warto dokonać jakiejś projekcji dalszej, powiedzieć sobie, co może być za 10 czy 15 lat. W końcu kiedyś panowie krakowscy postanowili z naszym królem budować Unię Lubelską i zbudowali Rzeczpospolitą Obojga Narodów, która była mocarstwem. Polska mocarstwem nie będzie, ale na pewno może być więcej niż średnim krajem. Jesteśmy na pewno największym krajem w Europie Środkowej, jeżeli liczyć Niemców. I na pewno możemy być liderem, tak już raz byliśmy liderem przemian w ruchu Solidarności. Więc możliwe, że to jest czas wielkiego dramatu przede wszystkim naszych braci Ukraińców, ale to jest też czas nowej koniunktury. I tę koniunkturę warto wykorzystać. To nie jest już świat, który czynnie będzie budował ktoś w moim wieku, ale na pewno wasze pokolenie powinno wyobrażać to sobie, budować tę nową solidarność europejską, środkowoeuropejską. I wszystko wskazuje na to, że nawet kraj tak świetnie zorganizowany, systematycznie, konsekwentnie jak Niemcy, no musiał nagle kompletnie zrewidować politykę, która ma przynajmniej 20 lat. Czyli politykę oswajania Rosji, mówienia sobie, że Putin to jest po prostu taki liberalny autokrata. Nie, to nie jest liberalny autokrata. To jest silny dyktator, który chce władzy nad przynajmniej tą częścią świata, który powiedział, że największą tragedią geopolityczną XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego. To jest tak, jakby nam, dawnym więźniom tego obozu, powiedziano, że to, że otworzyliśmy bramy, że częściowo myśmy sami je wyważyli, to jest właśnie ta tragedia. Może to jest tragedia dla strażnika, może dla komendanta tego obozu koncentracyjnego, ale na pewno nie dla nas, dla więźniów. Więc to więzienie Europy Wschodniej i Środkowej, które zafundował nam Stalin,
No, to, że nam się udało to więzienie otworzyć i odnaleźć wolność i zbudować siłę naszego kraju, to powinno nas natchnąć, wasze pokolenie, żeby iść dalej. Żeby iść dalej i próbować chłodno, licząc się z realiami, z interesami, ale budować jakąś inną wizję Europy Centralnej. Wspomniał pan też o pisarzu, który dla pana myślenia ma wielką wartość, mowa o Józefie Konradzie, o Korzeniewskim. I przypomniałem się jego książka W oczach Zachodu. Czy myśli pan, że w oczach Zachodu Rosja w chwili obecnej, ta dotychczasowa putinowska Rosja legła w gruzach i Europa będzie musiała określić swój stosunek do Rosji zupełnie na nowo? Mnie się wydaje, że przede wszystkim ta sytuacja i ten wybór, przed którym stanęliśmy, my na wschodzie Europy, te inne kraje na zachodzie Europy, gdzie oczywiście nie można stawiać znaku równości między Francją i Wielką Brytanią albo Wielką Brytanią i Niemcami, ale nagle Europa uświadomiła sobie, że Rosję trzeba powstrzymywać, że Putin jest kolejnym przywódcą rosyjskim, który się nie zatrzymuje. Jedyne, co go może zatrzymać, to determinacja. Czy do tego się dojrzało? No, kiedy czytam prasę francuską, nie. Zdecydowanie Francuzi są wystarczająco odlegli. To jest dla nich wystarczająco egzotyczne, żeby to widzieć inaczej. Czy są kraje naszego regionu, które też nie do końca są tak zdeterminowane? Oczywiście, można wiele zarzucić Węgrom, można pewne rzeczy zarzucić Rumunom, ale z całą pewnością to, co już powstało i ta solidarność, która się zrodziła, lub też ta ostrożność w uprawianiu polityki cynicznego balansowania, czy siedzenia okrakiem na barykadzie, no to się na pewno skończyło. Nawet jeżeli ktoś prowadzi taką politykę jak Viktor Orban, to jednak już ten manewr zostaje znacznie mniejszy niż był poprzednio. Więc wydaje mi się, że w oczach Zachodu, szczególnie tymi zbrodniami w Buczy i tymi okrutnymi zupełnie bombardowaniami szpitali, żłobków, szkół, teatrów, atakowaniu korytarzy humanitarnych, no to nagle Rosja, czy na przykład syłce rdzennych Ukraińców gdzieś na Sachalin, czy daleką Syberię, tysiące kilometrów, no nagle to, czym każde polskie dziecko wie, bo każde polskie dziecko prawie słyszało o syłkach na Sybir, patriotów jakiegoś kraju, to nagle my sobie przypominamy tak, że tych patriotów są też patrioci ukraińscy. Więc na pewno to w jakiś sposób do Europy dociera. Czy tak silnie, jakbyśmy tego my chcieli? Nie, dlatego że jest bardzo trudno zamienić się rolami. Muszę powiedzieć, że kiedyś, kiedy wstępowaliśmy do NATO, byłem na takim spotkaniu z natowskim w Stanach i była tam dyskusja o grach wojennych. Ja powiedziałem temu oficerowi Marines amerykańskim, że moim zdaniem prawdziwa gra wojenna powinna wyglądać tak, abyśmy w gronie parlamentarzystów krajów natowskich, że po jednej stronie powinni stać Amerykanie i Francuzi, a po drugiej Polacy i Turcy. A był bardzo zdziwiony szczególnie tym zestawieniem Amerykanów i Francuzów wobec dystansu Francuzów i ich takiego legendarnego już i odruchowego antyamerykanizmu. Ja powiedziałem tak, dlatego że my z Turkami jesteśmy sąsiadami Rosji. My po prostu widzimy zupełnie inaczej pewnego typu zachowania. Przecież ja zapowiadałem ten dramat w tekście 13 stycznia, kiedy napisałem o koalicji zgody narodowej. Uważałem, że Polska po prostu w tej chwili powinna mieć rząd zgody narodowej. Nie powinna w takich paroksyzmach ataków opozycji na rząd i rządu na opozycję nie powinna się znajdować przez najbliższe półtora roku, dlatego że po prostu jesteśmy w takiej sytuacji geopolitycznej, no i po chwili się już okazało, że to jest oczywiste i ta zgoda jest wymuszona, ona powinna być niewymuszona, ona powinna być świadoma i dobrowolna,
żyjemy w demokracji i będziemy mieli okazję zastanawiać się za półtora roku, na kogo głosować, ale w tej chwili musimy działać razem. Zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałbym się odwołać do końca pańskiego artykułu. Tam pan przytacza słowa prezydenta Ukrainy i też fascynacja chyba jest jego osobą widoczna w tym tekście. Czy spodziewał się pan narodzin takiego przywódcy tutaj, nie tylko na Ukrainie, gdzie trwa wojna przeciwko agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj, ale takiej osobowości politycznej i w Europie Środkowo-Wschodniej, i w Europie rozumianej jako Europa od Atlantyku do Uralu? Muszę powiedzieć, że to jest wspaniałą rzeczą widzieć narodziny tego przywódcy. Wszyscy, którzy szczególnie są sami komediantami, jak Gerard Depardieu, który był wielkim proputinowcem, chyba nawet obywatelstwo dostało od Putina, tak, tak, rosyjskie. No, Depardieu opowiadał go, prawda, opisywał go jako komediata. Nie, raczej Depardieu jest przedajnym komediantem, a to jest raczej rodzaj być ironii historii, że prezydent Zełenski, zanim został prezydentem, to wymyślił serial, w którym to on był nauczycielem, który został prezydentem kraju. Ale przypomnę, że kiedyś podobnie ironizowano na temat Reagana, że jest on po prostu grającym kowboju czy gangsterów przeciętnym, czy mniej niż przeciętnym aktorem amerykańskim. Tymczasem był prezydentem o ogromnej charyzmie i ogromnej siły charakteru. Więc rozmawiając z politykami polskimi, którzy znali Zełenskiego, tak w początkach jego kariery, mówić, że to jest po prostu osobowość, ale jednocześnie jak każda osobowość ciekawa, bogata, ale jeszcze w cieniu, zupełnie inaczej wygląda, kiedy musi prowadzić wojnę, kiedy musi być przywódcą narodu, a w dodatku prowadzi moim zdaniem w zupełnie fantastyczny sposób, fantastycznie inteligentny, prowadzi świetną wojnę informacyjną. Putin, który się chowa za wszystkie złocenia, gesty, prawda, i całą tę dekorację przypominającą najbardziej chyba dyktatora czy Putina. Ten długi pochód, kiedy on idzie i otwierają się na Kremlu kolejne drzwi kremlowskiego, prawda, pałacu. I nagle człowiek w stroju takim cywilno-wojskowym, skromnie ubrany jak Zełenski. W dodatku drobny, nieduży mężczyzna, ale jednak no, wielki duchem. I to moim zdaniem jest fantastyczne widzieć narodziny takiej osobowości. I to jest pokazane, że polityka to nie jest tylko medialne aktorstwo. To jest jednocześnie próba charakteru, próba zimnej krwi, próba odwagi, umiejętność impasowania w różnych sytuacjach. No, jeżeli pomyśleć, że Zełenski miał być po prostu przez jakichś najemników czeczeńskich, Kadyrowa po prostu zabity czy uprowadzony i tam miał być osadzony w marionetkowy rząd, z tego nic nie wyszło i oglądali go na ekranach w ONZ-cie nowojorskim, w parlamentach różnych krajów, w kongresie amerykańskim, musieli go wysłuchać Niemcy, musieli wysłuchać jego pełnych goryczy słów Izraelczycy. No to jest po prostu, uważam, że sposób, w jaki prowadzi tę wojnę informacyjną Zełenski, jest dowodem nie talentu artowskiego, tylko talentu mężczyzna. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za to przypomnienie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jaką rolę w naszym życiu odgrywa charakter, bo gościem Szkoły z Charakterem, jak zawsze z charakterem, był pan Czesław Bielecki. Dziękuję wam bardzo i proszę was, żebyście pamiętali, że każdy jednak jest kowalem swojego losu i wy także. Wszystkiego dobrego.